postaram się przez cały czas przybliżać się, jak by się mogło wydawać skomplikowane zasady futbolu amerykańskiego. Jak się pewnie w trakcie okaże, te zasady nie są takie trudne. Jak na razie czekamy na wyjście obu kapitanów na murawę boiska, gdzie dokona się tak zwany coin toss, czyli rzut monetą, w którym zostanie zadecydowane, która drużyna zacznie na której połowie oraz która drużyna rozpocznie w formacji ataku, a która w formacji obrony. Jednak zanim obie formacje ataku oraz defensywy wejdą na boisko, wcześniej pojawią się special teams. I w trakcie właśnie teraz rzutu sędziowskiego, który zaraz się dokona, będziemy wiedzieć, która drużyna będzie piłkę odbierać, a która piłkę wykopywać. Teraz uściski życzenie sobie powodzenia w meczu. Te wszystkie kulturalne gesty, to całe Summer League w dniu meczu już za chwilę odejdzie w niepamięć, ponieważ jak wiemy, futbol amerykański to sport kontaktowy, to sport kolizyjny, gdzie liczy się agresja, skupienie, koncentracja i pokonanie rywala. A teraz sędzia jeszcze tłumaczy zawodnikom, że moneta stara się sporła i reszki. Zawodnicy wybierają stronę, którą chcą, żeby wypadła. I mamy rzut monetą, zaraz dowiemy się, jaki jest wynik tego rzutu. Drużyna personalnie wygrała losowanie i przeniosła wynik na drugą połowę. Ja dokładnie słyszałem, że w tej chwili na wtedy zakazał pisarki Szczecin. Wygrała rzut monetą i zadecydowała, że w drugiej połowie będą się dobierać piłkę, a jak na razie tę piłkę będą odbierać Seahawksy Gdynia. To oznacza, że drużyna Seahawks po zakończeniu akcji w formacjach specjalnej rozpocznie od formacji ofensywnej, natomiast Husaria Szczecin wyprowadzi na murawę swoją formację defensywną w pierwszej kwarcie. Cały mecz futbolu amerykańskiego będzie trwał 4 kwarty, każda kwarta trwa 12 minut, jednak czas to pojęcie względne futbolu amerykańskim, ponieważ mamy tutaj przerwy na żądanie, przerwy na kontuzję, przerwy w grze, tak negatywnym tego słowa jakiegokolwiek innego rodzaju przerwy, które sprawiają, że mecz, który powinien trwać 40 minut, będzie nam dostarczał emocji przez co najmniej 2 godziny. Formacja specjalna Seahawks Gdynia jest już na boisku. To oni będą odbierać piłkę i to oni po zakończeniu tej akcji, po akcji powrotnej wyprowadzą formację ofensywną, a jak na razie będą starali się dotrzeć z piłką jak najdalej w górę boiska w kierunku pola punktowego, które jest oznaczone pomarańczowymi pachołkami na jednym końcu i drugim końcu boiska. Zobacz, drużyny gości już przygotowuje piłkę. Stawiają, przekazuje swoim kolegom, w którym kierunku będzie chować, w którym kierunku mają podążać jego zawodnicy. Widzimy szybki wykop, krótki wykop. A teraz po drugim zawodnicy numer 26 powinien wyrwać. Zatrzymanie, to jest dobra akcja komorna, jeszcze pojawiła się tam flaga na boisku już teraz na samym początku. Flaga, czyli ta taka żółta szmatka rzucona przez sędziego oznacza, że w trakcie rozgrywanej akcji doszło do przewinienia. I zaraz, jaki jest wytyk sędziego, dowiemy się od tego pana w białej czapeczce, który jest sędzią głównym. Warty, przewinienie osobiste numer 69 w drużynie Seahawks, 15 radów A i pierwsza próba. Że z miejsca, w którym została zakończona akcja, piłka zostanie cofnięta o 15 yardów. To za sprawą kary, za sprawą przewinienia, którego dopuścił się Paweł Fabik. A jak na razie przechodzimy do pierwszego rajdu ofensywnego Seahawks. Formacja ataku ma 4 próby na przejście 10 jardów. Jeżeli uda im się ta sztuka, to są nagradzani kolejnymi 4 próbami. Jeżeli nie, piłkę przejmuje przeciwnik.
to on wyprowadza swoją formację ofensywną na boisko. A jak na razie przechodzimy już do meczu na rozegraniu. Mika Brown, polski Russell Wilson, polski Wolfgang. Zatrzymują akcję. Nie będzie się podpalił. Przed akcją. Fast start, numer 87, żyla ataku. 5 jardów kary, wciąż pierwsza próba. Doszło do przewinienia. Fast start, czyli jeden zawodników ofensywy, który znajdował się na linii, ruszył jeszcze przed snapem piłki, jeszcze przed oddaniem piłki w ręce rozgrywającego. Stąd kara 5 jardów. Dalej będziemy mieli pierwszą próbę. Jednak tym razem drużyna Seahawks Gdynia znajduje się na 14 razie połowę przeciwnika. 84 jardów, czyli została wyborem. Zdobyte już na starcie leczu przez Jakuba Mazana. Kapitalnie tutaj podróżuje. Pracować w pierwszej kwarcie, a teraz po prostu przełożenia drużyna Seahawks Gdynia ma okazję podwyższyć wynik za pomocą dwóch rodzajów podwyższenia. Może być to podwyższenie za jeden lub za dwa punkty. Teraz Seahawks Gdynia próbowali podwyższyć wynik za jeden poprzez kopnięcie piłkę musiała przejść nad poprzeczką między słuchami. Przed akcją, offside starter, drużyna obrony. Tak to jest to odrzucona, powtarzamy podwyższenie. Przewinienia, offside, dopuścił się jeden z zawodników drużyny gości. To znaczy, że znajdował się za linią wznowień, na którą wyznacza piłka przez boiska. Wpływa na końcu Seahawks, mamy 7-0, wychodzą na prowadzenie Seahawks Gdynia, a po każdym zdobytym podwyższeniu, po każdych zdobytych punktach, znów na boisku pojawiają się formacje specjalne z tą różnicą, że teraz piłkę wykopywać będą Seahawks Gdynia, odbierać Husaria Szczecin. I zobaczymy, jaką odpowiedź przygotowała drużyna Gościna, te szybko zdobyte punkty przez drużynę gospodarzy. Na pewno było to niejako zaskakujące, z jaką łatwością otwierał się Jakub Mazan. Wyrywał się z odkrycia za swojemu zawodnikowi defensywnemu. A teraz mamy też krótki wykop. I będzie chyba to zatrzymany na 42 jardzie własnej połowy. To także jest dobra akcja powrotna, ponieważ w przypadku takiego konwencjonalnego rozegrania akcji powrotnej, kiedy piłka dotyka pola punktowego przeciwnika za sprawą wykopnięcia tej piłki, mamy tak zwany touchback.
i ofensywa rozpoczyna swój regiatel, swój kraj 20 lat własnej połowy, a tym razem tak się nie dzieje, a 41 lat własnej połowy i zamieszczenia. Także zobaczmy, jaką to Zamknięta ofensywa Husami Szczecin nad dwa, przepraszam, na w środek boiska w prawie robi wielką różnicę. Prawie to podanie było złapane przez jeden z wide receiverów Husami Szczecin. I to prowadzi, to niezłapane podanie prowadzi do drugiej próby dalej, do przejścia z pory, bo 16-metrowy dystans. Trzecia. Jeszcze raz. Szczecin i niesamowicie cofną ofensywę drużyny gości. Także czwarta próba i do zdobycia 30 yardów. Także tutaj biorący się pięć przesłanie akcji typu punt, czyli odkopnięcie, by oddalić się jak najbardziej od miejsca, w którym się teraz znajduje. Zoom ma coś takiego. Wygląd na prawą stronę miejsca, piłka opuszcza. Że jak źle puścisz, bo miejsce na 40 miardzie połowy przeciwnika i to z tego miejsca rozpocznie swój rajd ofensywny po raz kolejny. Ofensywa z Kostyna, czy nie udało się zdobyć punktów u samych Szczecin w odpowiedzi na te pierwsze punkty zdobyte przez Jakuba Mazana. Ofensywa z Kostyna na razie górą nad ofensywą Husarii. A teraz pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Formacja ataku, drużyna gości. I ta gra w szybnicę ma dużo szansy na tak zwane na 30 yard. Połączyka jeszcze. W wyniku kolizji spadł gaz rozgrywającemu z Kostynia. To oznacza, że będzie musiał. Prawdopodobnie będzie musiał opuścić boisko na tę jedną akcję. Musi czasem Musi nie było fału. Nie było żadnego przewidziania. Przez jednego sędzi wracamy do meczu. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia już na połowie przeciwnika. Ofensywa z Kostynia. I teraz Angelo Miss na rozegraniu oddaje piłkę do Sebastiana Krzysztofka. Porusza się w tyle listem, solidną zdobyć. Sebastiana Krzysztofka, chyba 5 yardów. Ostatnio znowu Sebastian Krzysztofek w tej akcji.
na boisko powraca. Jeszcze nie powraca. Tam dalej. Andrzej robi pozycji na nie taka sytuacja. Druga chyba pięcia do Krzysia. Jeszcze raz przerywany razem Angelo Pis. Ale jeszcze raz zatrzymany Angelo Pis. Zatrzymał go Christian Foster. Cofnięta ofensywa. Seahawks wymiana. 2 yardy, także teraz do przejścia 7 yardów w trzeciej próbie. I Gabriel, kolejny maszyn na górę złapany, a ci góra znosi jak najdalej. W górę boiska. Uniemożliwił mu dalszą trochę Marcin Gała. Mamy 4. próbę. Do przejścia 3 yardy. Jeżeli teraz nie uda się przejść wymaganych yardów przez Seahawks z dnia, aby otrzymać kolejny zestaw 4 prób, to piłkę przyjmują Husaria Szczecin. Że nie lada zadanie stoi teraz przed defensywą szczecińskiej drużyny. A zobaczmy, jak skończył 4 próby dla Seahawks z dnia. Vita Brown. Zatrzymuje piłkę, symulacja planie, jak to była zdymka. Ciekawe zmierzchnie Mika Brown, poza miejsce jednak wcześniej pojawiły się też flagi na boisku. Prawdopodobnie przewinienia offside to dopuścili się defensywni liniowi. Drużyny ze Szczecina. Offside, drużynie obrony, ta kamera jest odrzucona, pierwsza próba. Pierwszą próbę to po prostu ta kara została odrzucona. Pierwsza próba zdobyta przez Mika Brown. Najpierw on musi w ogóle chcieć. Ale będzie chciał, bo on nie będzie zrobił kroku w tył. Chyba, że sobie znajdzie kolejny. Od kolejnej pierwszej próby rozpoczyna ofensywę. Ale on ma kamerę HD. Drużyna gospodarzy 10 yardów do przejścia. No chyba się piłkę to wychad. Sam mówię, że robi mini koszykówkę w HD. Piotr nagrywa. Skoro nagrywa, to i tęsknotować można. Dobra, podanie na prawą stronę, pytanie tylko, czy sam będzie próbował coś robić, czy nadal nas brą. I taniej będzie mu samemu. Także będziemy mieli drugą próbę 10 yardów do przejścia. To nie Nowacka. Nie wiem, co nikogo znajdzie tej chodzi. Ale może nie tyle, co nam. Rzuci mu w cenę wynagrodzenia za halę i chuj. Dorzuci 100 ekstra. Obiad u męża i chuj. Nie słychać czego, nie oglądać tam zbisów zapoznawczych. Tomek nie jesteś w stanie tego sam zrobić. To był głupi pan. No way. Tylko my mamy koncesję w tej części Europy. Zresztą my kochamy Stalex Ligę. Kochamy Stalex Ligę. Aha, jesteśmy w Gdyni. We love it Stalex Liga. We love it Stalex Liga. I to właśnie te 5 yardów dzieli teraz Seahawks z dnia od kolejnego przyłożenia. Świetna teraz praca nóg. Nick Brown zaprocentowała kolejną pierwszą próbą i co najważniejsze jeszcze bardziej przybliżyła ofensywę do pola punktowego. Offense! 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 Offense!
Krzyżówka, szukał sobie miejsca w środku. Sebastian Krzyżówek, tam jednak go nie było. Wszystkie szczelinek. To nie jest moja wina, że nie potrafię mówić po polsku. Zamknięty przez defensywy linowy Husary Szczecin. Także druga próba, teraz już 5 minut do przejścia i gara. Szczegóły niekompletne. Dobrze pokrył Marcinę Brumę, Marcin Gała. Wskazuje Marcin Bruma, że doszło do rozładu kontaktu defensora z zawodnikiem odbierającym piłkę. A tymczasem trzecia próba, dalej 5 yardów do przejścia. Dobra, on sam zatrzymuje piłkę dla siebie. Szukał sobie miejsca w środku Mika Brown, jednak zatrzymany jeszcze przed polem punktowym. I w czwartej próbie naprawdę niewiele jardów wzięli. Sikoł z Dynia. Zaledwie dwa, ale jednak te dwa jardy potrafią być czasem nie do przejścia, jeżeli defensywa staje na wysokości swojego zdania. Także czwarta próba. Na boisku pojawił się Angelo Pis i to w jego ręce poszła piłka. Zatrzymany jednak. Ale nie gadaj, bo ja jestem w pracy. Kolizji między nieporozumieniem jakiegoś między rozgrywającym a running backiem. Już zgarnął, zdejmuje sobie ofensywa. Po zatrzymaniu rali ofensywnego z Kołą z Dynia. I to ich ofensywa teraz wchodzi na boisko. I na pewno też nie lada wyczyn. Nie lada wyczyn, muszę dokonać. Zawodnicy drużyny gości znajdują się bardzo blisko swojego pola punktowego. Jeżeli zawodnik z piłką zostanie powalony we własnym polu punktowym, kończy się to zdobyciem dwóch punktów przez defensywę, tak zwane safety. A tymczasem akcja biegowa Christian James Williams. I w pierwszej próbie ofensywa Husary Szczecin cofnięta na 3 jardy. Także dalej drugi safety spoczywa na drużynie gości. Czytał zmiany rozgrywającego, ale doszło też do konfliktu na boisku. Jeden z zawodników Husary Szczecin leży na murawie. Schodzi z boiska. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Oczywiście dzisiaj zobaczymy na boisku. A tymczasem trzecia próba do przejścia 12 jardów, ale co ważniejsze, bardzo blisko pola punktowego. Ostatnie pola punktowego znajduje się w Husary Szczecin. Powędrował na 37 yard. Teraz bardzo ciekawa
zagrywka została zastosowana przez Kizarię Szczecin, podanie do Przemysława Abusa po złapaniu zostało od razu przekazane, odrzucone do tyłu kilku Jamesa Williamsa i ta akcja się różnica. Zaprezentowała, zaskutkowała. No starej to się może zjebać ten zoom, zadubać w nosie, on leci, a tu wciśnie to nie jest. Nie znajduje się już pod własnym polem punktowym. A teraz mamy... Akcje podają na ten raund dużo czasu, pozywa się piłki, nie mógł znaleźć nikogo ze swoich kolegów rozgrywający. Dużo czasu miał na to podanie, tak świetna tutaj praca przez linię ofensywną wykonana, jednak to nie było wystarczające. Długa próba, dalej 10 yardów do przejścia przez Kuzarię Szczecin. I chociaż długo utrzymał się na nogach, James Williams, jednak zdobyty niewiele jak jeden jad, trzecia próba, 9 jardów do przejścia, futbol amerykański. Najważniejsze to poruszać się w górę boiska, ponieważ poruszanie się przeszkadza tak naprawdę nie zdobyła jardów. Przemysława Lanusa. Wtedy jednak nie był jeszcze gotowy na podanie. No jak wytłumaczyć? I będziemy mieli czwartą próbę. Jak można poruszać? Już widzę zmianę. Formacji ofensywy także fartować będą. A tam jest dół. Tam jest prawo, tam jest lewo, kurwa, nie tutaj dół. Oczywiście jest to. Ty spatrzysz na małego, to nas było. Będzie pomóc piłką. Piłka zatrzymała się tuż pod polem punktowym. Żaden z zawodników, czy to Ramon Terenz, czy Mario Brown, nie próbowali tej piłki łapać. W przypadku, gdyby Mario Brown zabezpieczył piłkę we własnych rękach, zostałaby ona zatrzymana tam, gdzie by tę piłkę umieścił w swoich rękach. Także sam daje jego miejsca, by rozpoczynała ofensywę z kołysnienia wtedy, ponieważ piłka zawędrowała tak daleko pod pole punktowe. Z czwartego jardu własnej połowy ofensywę rozpoczynają z kołysnienia. I zobaczmy, jeszcze niedawno groźba safety widniała nad Kuzarią Szczecin. Teraz safety mogą zdobyć defensorzy. Drużyna Mistrza Polski, drużyna Narodowa Stadionia Gdyni, uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Sikoły z Gdyni jest miasto Gdyni. Numer PPC Adolf, Urgen Polen, BCD Pałdecki, terminal kontenerowy.
DCT Gdańsk, Aeroflas, EHB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Marsu, MTMG, Polski Terminal Maszyny, MSC Poland, Ostwest, Omega User International, Polhagen, Prima Spedycja Wojska Narodowa, Red Bull Service, i po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu, rozpoczynamy drugą kwartę, pierwsza chyba 10 armów do przejścia, dalej w natarciu z Kostyna i teraz program do Angelo Kostyna. Temu udaje się zdobyć niewiele jak 3 army. Druga próba do przejścia 7 armów. Jo. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Nika Bram przy piłce. Podaj do Nika. Lewoiska zatrzymane. Ale kolejna pierwsza próba spotyka przez Jakuba Bama. Jeszcze raz pierwsza piwa, 10 do przejścia z Kostynia. Oddanie do Angelo Piste, góra boiska. Zrobimy 8 razy i przez Angelo. Druga próba do przejścia, 2 jardy z żelazną konsekwencją. Poruszają się z Kostynia w górę boiska. Dzieli ich już niespełna 8 jardów od pola punktowego. Jeszcze raz Angelo Pis, szkopie, bo jest Angelo Pis, skacze na dywan. On ci zatrzymany. Ale to już jest po zdobyciu kolejnej pierwszej próby. Ważnej pierwszej próby, ponieważ teraz aż 4 szanse mają Sikorskina na wyjęcie do pola punktowego. Pierwsza próba na czwartym jardzie mowy przeciwka. To właśnie 4 jardy udało mu Sikorskina od pola punktowego. I teraz druga. Jakub Mazan był adresatem tego podania, to byłoby już drugie podanie. To byłoby już drugie przyłożenie Jakuba Mazana, gdyby to podanie trafiło w jego ręce. Ale mamy tymczasem drugą próbę, 4 jardy do przejścia. Przed defensywą Kusami Szczecin nie lada zadanie. Informacja ofensywna z Kołzny jest niesamowicie rozpędzona i widać ewidentne problemy. Zawodnicy o tym, że Kusaja Szczecin ma problemy z zatrzymywaniem akcji podaniowych, jednak teraz to właśnie przez akcję biegową zostało zdobyte przyłożenie i teraz oczywiście próba podtrzymania przez Skołc. Za jeden punkt, podwyższenie zablokowane. Dobrym teraz refleksem wykazali się husarzy. Wynik pozostaje 13-0 po zablokowanym podwyższeniu. Stop, kurwa. A na boisku znów pojawiają się formacje specjalne. Razem kilka odkupywać będą. Aż fasolety kilka odkupywać będą. Skąd się miał odbierać Kusaja Szczecin. Zobaczymy, czy w nadchodzącym rajdzie ofensywnym
środku sali i zobaczcie, jak ty drużyny gości na tablicy wyniku. Kłopoty z opanowaniem piłki. Zawodnicy drużyny gości, ta jednak bezpiecznie opuszcza pole boiska, za nim została przepisana przez jednego z zawodników Seagulls. I od 50 yardu rozpoczną pierwszą próbę Husaria Szczecin. Druga próba 5 jardów do przejścia. Przy podaniu numer 5 w obronie, wczesny kontakt. Pierwsza próba w miejscu falu. Teraz prezent dla Husarii Szczecin od Huberta, którego zobaczymy, w jaki sposób wykorzystają zawodnicy różnych gości. Grało rozmowa, że Państwa dużo bliska i czasu. Z pierwszym przechwytem w meczu wprowadzał nas z kolizyjne na boisko. Także jeszcze kilka prezent w postaci defensy pasy dla Husarii Szczecin. Podarował Huberta, ale teraz od razu błąd wymazał Huberta. Mamy pierwszą próbę 10 jardów do przejścia w ofensywie z Kolizynia. Let's go!
dzieci. Do bycia pierwszy i drugi Jakub Maza. To będzie wystarczyło, tak jest, pierwsza chyba. Razem z Pawłem Fabikiem, Ryba i Zuma identyki się o tytuł MVP z tego meczu. Krzysztofek, teraz akcja biegowa. Jeden się razem z prezydentem Sebastiana Krzysztofka. Wszystko dzisiaj funkcjonuje tak, jak chcą tego zawodnicy z Kołysnienia. Oddanie do Sebastiana Krzysztofa. Ten rozmów szuka już na 14 miardzie połowy przeciwnika znajduje się formacja ataku. Gdyński Jastrzębi. Dania słabo jedzie u siebie. Z takim składem. Ram przy piłce. Jest odnajdywany przez Nikę Brana, Jakub Maza i to ludzka szła w Polsce prowadzony na ten sezon z Toruń Angels. Jakub Maza jeszcze niedawno występował w drugiej PRF2, czyli w drugim szczeblu rozgrywkę. Teraz świetnie spisuje się w toplice. Offside, numer 28, wdrożenie obrony. Ta kara jest odrzucona, podwyższenie jest tam. Rysuje nam się troszeczkę jednostronne widowisko. W trakcie tej drugiej kwarty zobaczymy, jak na to wszystko powiedzą ustawia Szczecin. Jak na to opowiem ustawia Szczecin. Nie umiesz komu słyszeć. A zwiększenie o informacje specjalne. Tylko piłka złapana. I od 37 jardu własnej połowy rozpoczną od pierwszej próby Husaria Szczecin. Rozpocznij pierwszej próby Husaria Szczecin. 10 jardów do przejścia. Jednak od 40 jardu przez górę boiska Husarza, tymczasem Real rozłoży na planie pracy. Ta szuka miejsca na drugiej stronie. Udało mu się zdobyć 4 punkty, ale nie było to łatwe zadanie. Maciej Sukanowski zatrzymywał rozgrywającego Husara Szczecin, więc prosił o zmianę. Jego miejsce
przepraszam, Marku Rokin prosił o zmianę, ale jego miejsce wchodzi Łukasz Czerwiński. Kule boiska, świetnie, zmina, pierwsza próba zrobiona przez psalę Szczecin. Można powiedzieć, że jakieś światełko na końcu tunelu zapaliło się dla ofensywy. Teraz misji jakie odmawiam teraz? Psalę Szczecin, pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na połowie przeciwnika, drużyna gości. Jak pipę na tym wyświetlaczy dużo. Nie, taki różowawy, nie? A jest wyraźnie czerwony. A cóż, nie ma znaczenia, jebał pies. Dany Real, rozgląda się na nie od nas. Przemysłowa na tego zupełnie. Albo zatrzymywał na tego blisko. Ale sędzia trzyma tempo. I druga próba do przejścia, 3 jardy. Nie pierdolę się ten moment młynek. Kamera przy piłce, naciskany przez kaka, bo z tego posłał się jeszcze piłki. Przez pod plecem zagrał teraz rozgrywający Psalę Szczecin. Miejski z saku był Michał Garbowski. To wszystko skończyło się niekompletną próbą podaniową i mamy trzecią próbę do przejścia. 3 jardy. Defense! Defense!
Na początku nie złapał jej łapień receiver, w sensie odbiła się ona od jego rąk i dobrym refleksem, dobrą przytomnością, jajki boiskowym wykazał się Robert Hoody, który przechwycił tę kilkę jeszcze zanim ona dotknęła ziemi. Zawsze zakończyła się przechwytem przez Cilindrowicz, przez Pozdynia. I w ten sposób od pierwszej próby rozpoczynają ofensywę. Gdyński Jastrzębie 10 jardów do przejścia, znajdują się na 12 jardzie własnej połowy. To już drugi przechwyt. Wykonany przez defensywę z Pozdynia. Brawo, daje go Joris. Teraz zatrzymany przez Przemysława Poniatowskiego. Nie udało się nam zrobić żadnych jardów. Zostały 2 minuty do końca połowy. Do zakończenia drugiej połowy 2 minuty, czyli tak zwany mam teraz 100 minut working. Czas został zatrzymany. W drugiej kwarcie to jest około. Gwizdek sędziowski oznacza już, że można znaleźć akcję. Czas jednak dalej stoi w miejscu. Dalej do zakończenia czasu za sprawą właśnie 100 minut working. Druga anula, 10 jardów do przejścia. I tak nam oddaje do Angelo Pins. Zastępowy miejsca w środku wózka. Dobrze drogę monitorowali jego ofensywny milowi. Widać było jak poprowadził ręką po plecach. Monitorował mu drogę. I w trzeciej próbie do przejścia już tylko 2 jardy ma Angelo Pins. Mając z Pozdynia, to została właśnie akcja Angelo Pins. Mika Brown podany na stronę, schwapane. Zobaczmy jak z tym zadaniem poradzi sobie łatwiejsze Jakub Leszczyński. Znowu pierwszy próbę na z Pozdynia. Minuta 22. Minuta i 22 sekundy do zakończenia drugiej kwarty. Zobaczymy, czy jeszcze na końcówkę pierwszej połowy wyjdą na większe prowadzenie z Kołzynia. Mika Brown, Stefan Leś, ustawione podanie do Jakuba Leszczyńskiego. Zatrzymany. Drużyna wspierająca Szpilę, Amadeus Dynia, ATC Kalka, ATC Kimek,
PPC Adolf Kurden Owen, ICT Bałtyk Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, RMK, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, JTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdyni, MSC Poland, Ostwest, Omega Fusion International, Polhagen, Trimer Spedycja Międzynarodowa, Rekon Service, Samina Drudania Polan, CS Transfer, Pankiele Group, Unii Logistics i Zarząd Polskiego Portu Gdyni. Wszystkim na wsparcie serdecznie dziękujemy. Bardzo dobrze. A po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu 3:37 do zakończenia. 20-0 Polską z Gdynia. Mógłby Buczek złożyć złoty medal na tych trzy. Ja bym to postawił Mocno cofnięci teraz Kołzynia, kapitalna robota wykonana tutaj przez Macieja Łodygowskiego. Przerwa na żądanie Adrazu o przerwę na żądanie poprosi. 38 sekund pozostało do końca połowy. Sztab TNS-ki. Sztab TNS-ki zsypał, zaraz to się miało zmieniać, teraz zakończenie jest 38. Zobaczmy ofensywę Kusami Szczecin na końcówkę drugiej połowy, pierwszej połowy, na zakończenie drugiej kwarty. Zobaczymy, czy drużyna gości zmniejszy tę różnicę punktów, jaką dzieli, jaka dzieli od przeciwnika. Pierwsza połowa rozwinęła 31 sekund. 31 sekund do zakończenia drugiej kwarty. To sporo, by zakończyć jeszcze akcję, kto jednak co może być swoim zadaniem przejście 80 jardów w tak krótkim czasie przez ofensywę. Bardziej, że na przeciwko nim dobrze dzisiaj dysponowana defensywa z Kołzynia. Dylan Rauch na prawo, oddaje do Jamesa Williams, wtedy szkoły błyska. James Williams kontra Monte Galis. Z tego pojedynku zwycięsko, że tak naprawdę James Williams jeszcze raz ten trick play zastosowany przez zawodników całej szczęśliwej. Podanie złapane i od razu odrzucone do running backa skutkuje pierwszą próbą wysoko, daleko w głąb boiska. Przesunęli się Husaria Szczecin. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Na 42 jardzie. Połowy przeciwnika znajduje się już drużyna ze Szczecina. Jan Rauch rozgrywa się na podanie na lewą stronę. Podanie złapane. Mateusz Dubicki odbiorcą podania. Także flaga na boisku. Pytanie, czy pierwsza próba zdobyta przez Cezary Szczecin? Jeszcze tam o zmianę pośród Przemysław Adamus, jakiejś niefortunnej kolizji w trakcie tej akcji. Nie widziałem tego chyba po tamtej stronie boiska. Jego miejsce Leszek Kutowicz. Ale
teraz czekamy na werdykt sędziowski, co ta flaga wniesie nam do meczu. Co? Jakie przesunięcie? Nie wiem, trzeba ją wyczaić. Ta stara ma tak, że ty możesz na przykład obcinać głowę, a na ekranie jest jeszcze, nie? Pierwsza próba. Nie było żadnego przewinienia w trakcie. Przerwa na żądanie. Trzeci. Do końca kwarty pozostało 14 sekund. Miałeś tak na przykład w świecie, nie? Po tej przerwie na żądanie wrócimy do... Jak nie dojechałeś do narożnika, to i tak się kawałek było za... Nie, myślę, że jest... Podobnie. Pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym i po ustudieniu jest miasto Gdynia. Drużyna jest wspierająca firmę. Amadus Gdynia. ATC Karol. ATC Imen. PPC Alo. Model Polen. BCP Fortyczny Terminal Kontenerowy. DZT Gdańsk. Eron. EKB Kontenera Logistik Polska. Igor Logistics, JNS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokonik Demona, Master, MTMG, Polski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ostres, Omega Cruiser International, Polagen, Trio Ekspedycja Międzynarodowa, Renfro Service, Sami Medel Benemola, TS Raster, VGL Group, Unii Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękujemy. I po tej krótkiej przerwy wracamy do meczu. 14 sekund do zakończenia drugiej kwarty, do zakończenia pierwszej połowy. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia, Husaria Szczecin w natarciu. I teraz wyrabiam drugie podanie na pozwolę, złapane! Nie, nie złapane, bo to jest sędzia boczny. Najwidoczniej, bo to nie było złapane, jednak opadł zawodnik Husaria Szczecin poza boiskiem. Christian Fuster. Także bliscy teraz do bycia przyłożenia. Zawodnicy Husarii Szczecin. 7 sekund do końca. Nieszczęśliwie zakończyła się na nich ta akcja. Mamy 7 sekund do zakończenia. Jeszcze to idzie. Czy Husarii Szczecin idzie za nich tak na pierwszy raz? Na zakończenie kwarty. Nie może jednak obroną wzywa z pozytywnia. Jadra ma dużo czasu, podanie na prawą stronę Jadra. W ten sposób będziemy kończyć drugą kwartę. Koniec pierwszej połowy. Teraz się na swoich pozycjach. Czekamy już tylko na gwizdek sędziowski. I rozpoczynamy trzecią kwartę. Piłka już złapana przez jednego zawodnika w sali. Jest to Leszek Arkutowicz. Zatrzymany na 34 yardzie. I od tego miejsca pierwszą próbę rozpocznie Husaria Szczecin. Gdyby udało się Husarii Szczecin zdobyć jeszcze punkt na końcówkę pierwszej połowy, teraz byliby w dogodnej sytuacji. Koniec rywala punktowo. Tak się jednak nie stało, dalej na prowadzeniu swojego Gdynia 20 do 0. A Dylan Rauch oddaje piłkę do running backa. Temu jednak nie udaje się zdobyć tyle jadów, ile by na pewno chcieli jego koledzy i kibice. Michał Szczurowski z numerem 5. Że mamy drugą próbę do przejścia około 7-8 jardów. Dylan Rauch na prawą stronę, piłka złapana.
Świetnie teraz Mario Brown łapie piłkę od rozgrywającego. Pierwsza próba w Sarii Szczecin. Przesuwają się na 38 jard połowy przeciwnika. Dobrym akcentem rozpoczynają trzecią kwartę zawodnicy drużyny gości. Chyba 10 jardów do przejścia, jeszcze raz to oddała na ręce Michała Szczyłowskiego, jednak tym razem nie miał on szans. Przedarli się przez defensywę defensywni liniowi Seahawks Gdynia. Z Michała Szczyłowskiego otworzył kanapkę. Także druga próba, ofensywa zawiesiona na 7 jardów. Brown szuka podania, jednak będzie akcja wygowa, ale tak kończy się marnym dla niego skutkiem. Zatrzymał Brana Rauta. Paweł Drobierz. I mamy trzecią próbę, a ofensywa Husarii dalej z dużym dystansem do zdobycia, aby znów rozpocząć od pierwszej próby. Defensywa Seahawks, można powiedzieć, już się odsunęła z takiego delikatnego targu, jaki na początku mieli. Czy to? Adresowane do Mario Browna, niekompletne. A to prowadzi do czwartej próby. Już widzimy zmiany w formacji ofensywnej, także poza krywkę. Pan sięgają zawodnicy drużyny gości. Będą starali się jak najdalej kopnąć, by oddalić ją z miejsca, w którym się obecnie znajduje. I ten pierwszy rajd ofensywny na początku trzeciej kwarty kończy się fiaskiem. Kopnięta. Niedaleko będzie próbował powrotu na Monte Gadis. Ma już ją w swoich rękach zatrzymaną przez Tomasza Krzyszkowskiego. I ta akcja powrotna kończy się na 36 jardzie. I od pierwszej próby rozpoczynają Seahawks Gdynia. 10 jardów do przejścia. Boczny sędzia Niony dopatrzył się już nie przez tego zagrania, a zaraz Tomasz na mnie sędzia główny przez mikrofon. Trzymanie numer 83 w drużynie ataku, 10 jardów kary z miejsca faulu, powtórzenie pierwszego. Marcin Bluma dopuścił się przewinienia typu wolnik, czyli przytrzymywał zawodnika defensywy w sposób niedozwolony. Dla przypomnienia, zawodnicy ofensywy mogą tylko odpychać, blokować defensorów, by umożliwić swoim kolegom drogę do przodu. Teraz jednak jeden zawodników Sarii Szczecin nie był zatrzymywany żaden z wymienionych sposobów. Także mamy powtórzenie pierwszej próby. 5 miarów do zdobycia. Yeah.
Maciej Pince oddaje ją do Maciej Pince, odbija się od represyjnej kliniowej, szuka sobie miejsca, ale nic z tego. Angel Pince zatrzymany przez Dawida Borowika. To słabo. I będziemy mieli drugą próbę, ofensywa z cofnięta na około 2 jardy. Także druga próba i do przyjścia 7 jardów. To dobre zawody, jak to w ostatnim. O. Mario Browna zastosowany na Marcinie Grubie i chwyt zapaśniczy, tak, wykonany teraz przez Mario Browna. Potrzebuje zmiany Marcin Gruma w jego miejsce jako Pleszczyński. Trzecia próba do przejścia 3 jardy. 2 jardy. Go, pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na 38 jardzie. Znajduje się ofensywa Seahawks Gdynia. Mamy wykazane trips ustawione przez Seahawks Gdynia. Brown w tarapatach. To nam flaga na boisko, zatrzymany Mika Brown. Przez Macieja Młynarczyka. Przewinienie osobiste, pociągnięcie za kratkę kasy, numer 55 w obronie. Wewnętrzne jako sprawy zaszokowane. Państwo słyszeli, nic nie trzeba dodawać. W kwestii wyjaśnienia jeden z przeciwników w nieprzepisowy sposób zatrzymywał zawodnika ofensywy i kończy się do 15 jardowa kary. Dawca Szczecin mocno daleko chłop powoli przeciwka wstrzymać za skoksyna 1.20 do przejścia na 20 jardzie. Skoksyna to właśnie 20 jardów dzieli mimo chłop punktowego. Brown oddaje piłkę do Angelo Pis. Ładne bloki dla Angelo Pis zastosował. Właśnie najmocniej. Tak jak Kupisecki, dobrze widziałem, to on był tym blokującym dla Angelo Pis. I dzięki temu 5 jardów zdobyte przez Seahawks Gdynia. Druga próba. Pierwsza konkurencja, jeżeli powiększą sukces pierwszej próby, skończona to będą na drugim kolejnym kompletem 4 prób. Podanie na prawą stronę do Pawła Fajka. Miał trochę miejsca Paweł Fajk zatrzymany przez Przemysława Poniakowskiego i Krystiana Westera w tej akcji. Rezultatem jest zdobycie 2 jardów. Trzeci próby 3 jardy do przejścia. No. Wielka szansa dla swoich.
Wspieram. Ostatni Angelo Pilsen rozkręca się prawą stroną. Jest tam zbyt dużo miejsca, ale możliwe, że tyle nie starczyłoby zrobić pierwszą próbę. Jak na razie ciekawie się cofają. Nie dało się zrobić pierwszej próby, także czwarta próba do przejścia około 1 yardu. Brawo oddanie do Angelo Pis. Wywalczył pierwszą udawał Pis. Zatrzymał Przemysław Pulikowski. Angelo Pis już po pierwszej grupie zrobił tutaj przez Seahawks Gdynia. I coraz bliżej pola punktowego formacja ataku drużyny Seahawks. Dzieli już mniej niż 10 yardów do pola punktowego, pierwsza próba, 9 yardów do przejścia. To były 4 szanse na znalezienie się z próbą polu punktowym zawodnicy drużyny gospodarzy. Brown rozgląda się zapytanie na prawą stronę, ale uwagi odbiorcą podania. Zatrzymany teraz przez 4 zawodników, a kropkę na D postawił Christian Foster. Wcześniej Marcin Kain przytrzymywali Pawła Fabika. Druga próba, dalej ten sam rezultat. 9 jardów do przejścia, by znaleźć się w polu punktowym. Second and goal. Mika Brown na lewą stronę, mimo pierwszego obrońcę. Podanie jest złapane. Bliski odbiór podania był Paweł Fabi. Jednak trochę to podanie Paweł za plecy rzucone, musiał zwolnić sobie. Tyler Seahawks Gdynia i będziemy mieli trzecią próbę i 9 jardów do przejścia. Przez pozbycia amerykański rozgrywający, ale sytuację wyjaśnił Marcin Łodygowski. Defensywny liniowy ustawy Szczecin. Także mamy czwartą próbę, tym razem do przejścia około 7 yardów. I jeżeli teraz w tej czwartej próbie zawodnikom Seahawks nie da się zdobyć przyłożenia, to piłkę przyjmują serce, ale popatrzmy, Mika Brown, tam są kurde, niezłapane, niekompletne. Niestety z tego kąta nie widzę, kto był odbiorcą tego podania. Paweł Fabi był odbiorcą, ale jeszcze chyba po rękach Jakuba Nowackiego przeszła piłka. Żaden z tych zawodników nie złapał, także na boisko wchodzi ofensywa Husani Szczecin. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia na 7 yardzie własnej połowy boiska. Także bardzo blisko własnego pola punktowego. James Williams rozpędza się prawą stroną i James Williams zdobywa pierwszą próbę dla Husani Szczecin po tej akcji biegowej. Na 17 yardzie
Uzaja Krzeszyn, Polanie. Tergierko niekompletne. Druga próba, dalej 10 aut do przejścia. Do Jamesa Williamsa bardzo ładnie zachęcił James Williams. Doprowadził piłkę na 25 yard. Współpracował w trakcie tych trick playów. Także Przemysław Lamsdorff, wide receiver, że na Kusaj Szczecin, który piłek ma najwięcej złapanych, najwięcej jadków do tego pokonania. A jeszcze fenomenał, oddanie do Jamesa Williamsa, a James Williams dalej przymierzy na noga. James Williams, pierwsza próba, doprowadził piłkę na 40 yard połowy przeciwnika. No i świetnie teraz. Ten importowany zawodnik w szeregach Polsany Szczecin. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Zatrzymany po przebiegnięciu 2 jardów, także 8 jardów do przejścia. Koniec trzeciej kwarty. A w ten sposób kończymy trzecią kwartę, słyszymy się po... Trzecia próba, Danera, podaje do Mario Brown, złapane, pierwsza próba, Kusaja Szczecin. Ale nie ma tego ale. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na 30 jardzie. Kusaja Szczecin. Mogą jeszcze wrócić do tego meczu, mogą jeszcze sprawić niespodziankę, jeżeli teraz takimi konsekwentnymi akcjami ofensywnymi będą się popisywać zawodnicy różnych gości. Raul przykrótce rozgląda się za podanie do Mario Brown. Przerzucone to podanie, nie miał szans Mario Brown na złapanie tego dalekiego podania. Pokazał siłę w ramieniu Dylan Raul, ale nic więcej z tej akcji pozytywnego nie można wynieść. Druga próba, 10 jardów do przejścia. Kolejna akcja, Rady Rał! Zmatyja Cepanowskiego,
prawie na boisku z problemami. Dylan Rao. Jeszcze na słuchaniu werdyktu sędziego, ale mieliśmy naprawdę ładny popis defensywy. To długo. Czy coś, czego brakowało już od czasu defensywy z Polski? Tak.